Dzień dobry, Tomasz Kojnowski i gość dnia telewizji Wałbrzych, Krzysztof Krzyżanowski, miesięcznik Odkrywca, miłośnik historii, autor książek o Dolnym Śląsku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie redaktorze, jest Pan jednym z odkrywców kopalni w górach Sowi, kopalni, o których nie wiedzieliśmy. Jak doszło do tego odkrycia i co tak naprawdę odkryto? Panie redaktorze, odkrywca brzmi dumnie, głównie dlatego, że ja współpracuję z miesięcznikiem Odkrywca, który ma taką nazwę, ale w tej akurat kopalni, jak to z starymi kopalniami bywa, nie jestem pierwszą osobą, trzeba to wyraźnie podkreślić na początku. Często te obiekty są odwiedzane przez różne osoby, mówię o współczesnych nam czasach, ale nie wszystkie te informacje ukazują się publicznie, ponieważ niektórzy wolą robić to bardziej dyskretnie. Więc można powiedzieć, że we współczesnych czasach jesteśmy trzecią ekipą, która ten obiekt penetruje, natomiast pierwszą ekipą, która chce pokazać ten obiekt szerszej publiczności i przeprowadzić tam kompleksowe badania tego bardzo ciekawego wyrobiska. Co to jest? Jest to bardzo stara kopalnia. Za chwilę powiem, skąd wiemy o tym, jak ona jest stara, która położona jest w rejonie Modliszowa, północnej części Gór Sowich, a więc na obszarze, który jest usiany wręcz podobnymi obiektami. Góry Sowie to znane są przede wszystkim miłośnikom historii z powodu kompleksów drugowojennych. Natomiast dla mnie, miłośnika górnictwa, jest to też teren, gdzie jest bardzo dużo starych obiektów górniczych. Ta kopalnia jest jednym z nich, praktycznie do niedawna nieznanym, która została ponownie jakby przywrócona pamięci, bo wszystko wskazuje na to, że przez kilkadziesiąt, kilkaset lat była całkowicie zapomnianym obiektem. A co w niej wydobywano? Jest to kopalnia kruszcowa, której wydobywano rudy ołowiu i srebra. Trzeba tutaj dodać słowo prawdopodobnie, bo my jednoznacznych dokumentów, na przykład mapy archiwalnej tej kopalni nie mamy. Mamy tylko kilka źródłowych materiałów, które potwierdzają, że taka kopalnia w tym rejonie istniała i przypuszczamy przez to, że ona leży na określonym terenie, a w jej pobliżu są inne kopalnie, gdzie wydobywano kruszce, że tutaj także wydobywano rudy ołowiu i srebra. A co już Pan tam zobaczył i czegoś się spodziewa jeszcze? Cóż, obiekt jest wyjątkowy, bo tak jak powiedziałem, jest dość starym obiektem. Jedna z ekip takich multidyscyplinarnych, która odwiedziła to miejsce w 2019 roku, to była ekipa złożona z pracowników Politechniki Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenia Górniczego. Kierował tą niewielką ekipą kolega Michał Stysz, Paweł Zagożdżon. Oni przeprowadzili tam między innymi badania dendrochronologiczne i z tych badań wyszło, że eksploatacja w tej kopalni mogła być już prowadzona w XV wieku, co by świadczyło o tym, że ten obiekt jest naprawdę stary, i zakończyła się prawdopodobnie w wieku XVII. Potem ten obiekt znika praktycznie z powierzchni ziemi, można tak powiedzieć, bo popada w zapomnienie i na kolejnych mapach górniczych, na przykład XVIII-wiecznych, już tego obiektu nie ma zaznaczonego, co by oznaczało, że po prostu zapomniano o nim i nie był już później wykorzystywany. O tym, że jest to obiekt bardzo stary, zabytkowy, świadczy też to, że jest on w większości swojej wykonany ręcznie, co widać po dość charakterystycznym trapezowym kształcie tego obiektu i widać takie specyficzne rysy i na ociosach, i na stropie tego obiektu, bo to jest po prostu praca ręczna głównie. No przepiękny jest to obiekt, dla mnie jest to cudo techniki.
Od razu też powiem, że być może niektórzy będą sobie wyobrażać, jak to na tym terenie są różnego rodzaju duże kopalnie związane z wydobyciem węgla. To ta kopalnia nie jest taka duża, to jest obiekt niewielki stosunkowo. Łączna długość wyrobisk to jest około 100 metrów, więc to nie jest taki olbrzymi obiekt. Natomiast niezwykle piękny, zalany wodą niestety, więc jego penetracja jest dość trudna i nawet można powiedzieć niebezpieczna momentami. Natomiast doskonały przykład i doskonale zachowany obiekt, wytwór ludzkich rąk. A jak doszło do samego odkrycia? Wie pan co, sprawa wygląda tak. O tym obiekcie pisali już polscy badacze zajmujący się historią górnictwa. W latach 70. profesor Dzikoński, który wykonał taką przekrojową monografię historii górnictwa na Dolnym Śląsku, już wspominał, że takie kopalnie o takiej nazwie, bo ta kopalnia się prawdopodobnie nazywa Gnady Gotes, czyli Łaska Boża, już wspominał, że taka kopalnia tutaj istniała, powołując się przy tym na opracowanie niemieckich historyków z połowy XIX wieku. I tam rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na te opracowania, jest przytoczona kopalnia Gnady Gotes, czyli Łaska Boża, razem z kopalnią Mittag, czyli Południe. I to są dość lakoniczne informacje, że takie dwie kopalnie funkcjonowały w okolicach Hohengiersdorf, czyli ówczesnego Modliszowa, więc wiemy, że one były. W latach 2000 tacy dość znani badacze, pani Ofrozyna, Zygfryd Piątkowie, którzy niestety już nie żyją, oni wykonali takie dość kultowe obecnie dzieło, które traktowało o górnictwie kruszcowym w górach Sowich. Mam taki swój egzemplarz bardzo, że tak powiem, zużyty przez, często niestety zabieram tą książeczkę w teren. Oni także pisali o tych kopalniach, natomiast jako badacze starszej daty, oni głównie zajmowali się opracowaniem źródeł pisanych, natomiast mniej sprawdzali te fakty w terenie, więc ich przypuszczenia, gdzie mogła leżeć ta kopalnia, były tylko przybliżone. Wiedzieliśmy, że takie kopalnie są, ale gdzie dokładnie, to już tego nie było wiadomo. I w 2018 roku pasjonat, poszukiwacz, który penetruje góry Sowie nie tylko w poszukiwanie takich obiektów, nazywał się Paweł Wygneris, zgodził się na to, żeby podawać jego imię i nazwisko. On jakby odnalazł ten obiekt w terenie, jako pierwszy go spenetrował. Wtedy już było wiadomo, że rzeczywiście taki obiekt w terenie istnieje. Potem była ta ekipa multidyscyplinarna, o której wspomniałem, kierowana przez Michała Stysza. Oni to opisali w takim specjalistycznym czasopiśmie górniczym, jak to wygląda. I potem kolejną ekipą to była ekipa odkrywcy. My zrobiliśmy tam zdjęcia, dodatkowe pomiary, parę ujęć filmowych, no i zamierzamy przeprowadzić tam kompleksowe badania, oczywiście po tym, jak uzyskamy wymagane zgody. No właśnie, co dalej? Co dalej z tym odkryciem? Co dalej? My mamy swoje własne ciekawe doświadczenia z podobnymi obiektami. Nie dalej jak rok temu zakończyliśmy kompleksowe badania podobnego obiektu, równie starego, który znajduje się w Karkonoszach, a w zasadzie w Górach Izerskich. Tam współpracowaliśmy z Nadleśnictwem Szklarskie Porębie i z Konserwatorem Zabytków Zieleni Góry. Udało nam się całkowicie zbadać dawną sztolnię, w której wydobywano rudy kobaltu. To była udana akcja, bo udało nam się nie tylko pozyskać materiały archiwalne dodatkowe, ale też odnaleźć kilka jakby drobiazgów związanych z funkcjonowaniem tej kopalni, a także zrobić jej model 3D, po prostu ją zeskanowaliśmy. Tutaj ten obiekt też się nadaje do takich badań. Troszeczkę utrudnieniem jest to, że on jest zalany i to w niektórych miejscach, tak powiedzmy, do 1,5 metra jest wody, więc te badania będą utrudnione, ale planujemy zrobić dokładną inwentaryzację tego miejsca.
zbadać to, co jest pod wodą na spongu, bo być może leżą tam jakieś ciekawe przedmioty związane z funkcjonowaniem tej kopalni. No i jeszcze jest w tym miejscu dość ciekawe miejsce, nie do końca zbadane, mianowicie szybik, który prowadzi gdzieś na niższe poziomy tej kopalni. I my chcemy tam wpuścić naszego przyjaciela mechanicznego, nazwijmy to. Mamy takiego specjalnego podwodnego drona, wyposażonego w kamery, który już parę razy się doskonale sprawdził w tego typu obiektach. Chcemy go tam wpuścić tak, żeby zbadał bezpiecznie, co znajduje się na dnie tego szybiku. Być może tam są jakieś boczne korytarze, tego też nie możemy wykluczyć. I w ten sposób dopiszemy kolejny rozdział do historii tej kopalni, tym razem taki bardziej współczesny. A spodziewa się pan tego, że ta kopalnia może być połączona z innymi obiektami w Górach Sowich? Chyba to jest to niemożliwe. Byłoby to świetna rzecz, natomiast tego bym się nie spodziewał. Jest to jednak obiekt oddalony od innych obiektów, które znamy. Takie najbliższe obiekty górnicze, o których wiem ja na pewno, że istniały, bo są oznaczone na mapach XVIII-wiecznych, no są oddalone jakieś 500-600 metrów od tej kopalni. Jest to nawet nie, że mało prawdopodobne, raczej jest to niemożliwe, żeby było połączone z innymi obiektami. Jest to obiekt samodzielny prawdopodobnie. Natomiast to, co kryje się w szybiku na jego dnie, tego nie wiemy. A mamy przecież przykład nie taki odległy, bo w Bystrzycy Górnej jest podobny obiekt, kopalnia Marii Agnes, w której też jest taki szybik prowadzący na niższe poziomy i tam okazało się, że istnieje dodatkowy podziemny poziom. No być może tutaj też na dole znajdziemy jakieś dodatkowe chodniki. Jak słyszymy, kopalnia zalana, szybiki dodatkowe, drony, to też można sobie wyobrazić, że gdzieś tam na dnie tych szybów leżą jakieś skrzynie ze złotem. Kto wie, może jakiś złoty pociąg? Myślę, że złoty pociąg by się tam po prostu nie zmieścił, bo nawet ja do najmniejszych osób nie należę, a ciężko mi było tam się wcisnąć, więc raczej nie. Skrzynie mało prawdopodobne. Wygląda na to, że kopalnia przestała funkcjonować w XVII wieku i przez ten czas, aż do czasów nas współczesnych, po prostu nikogo tam nie było. To, co może się okazać skarbem, nawet nie w cudzysłowie, tylko prawdziwym, to jakieś odnalezione elementy infrastruktury tej kopalni, to byłoby prawdziwym skarbem w tym miejscu. A czy są jakieś szanse na to, żeby ten obiekt udostępnić gdzieś w przyszłości do zwiedzania? Powiem tak, ja jestem fanem udostępniania tego typu wyrobisk, ponieważ mam do nich słabość i uważam, że są piękne, warto je oglądać. Natomiast mówiąc szczerze, ten obiekt będzie bardzo trudno przystosować do jakiegokolwiek ruchu turystycznego. Nie tylko dlatego, że on się znajduje stosunkowo daleko od dróg takich, gdzie może zwykły, przeciętny turysta dodreptać do takiej kopalni. Mimo wszystko udostępnienie wyrobiska, które jest wąskie, trudno zwiedzalne, żebym tak się wyrażę, ponieważ ruch musiałby być jednokierunkowy, to byłoby bardzo duże wyzwanie techniczne. Nie jest to oczywiście niemożliwe, bo takie przypadki są podobnych obiektów. Natomiast ja uważam niestety, że raczej to będzie relikt historyczny, dostępny tylko dla osób doświadczonych w penetracji tego typu obiektów. I dlatego też chciałbym razem z kolegami z Miesięcznika Odkrywca przygotować taki materiał filmowo-zdjęciowy, żeby każdy zainteresowany mógł sobie to dokładnie obejrzeć, a być może jak dopisze nam szczęście, to zrobimy po prostu model 3D, który będzie można zwiedzać wirtualnie z komputera, bo jednak to nie jest obiekt do takiej turystycznej eksploracji, on jest stosunkowo niebezpieczny, więc raczej tylko dla osób, które mają pojęcie o zwiedzaniu tego typu obiektów. To teraz
czekamy na efekty Państwa pracy. Myślę, że zaczniemy maj, czerwiec. To zależy oczywiście od tego, jak szybko dostaniemy wszystkie zgody. Już podjęliśmy kontakt z właścicielem terenu, to jest Nadleśnictwo Świdnica. Potem będziemy musieli uzyskać zgodę konserwatora zabytków, a potem już jesteśmy przygotowani na specjalistyczną akcję w środku. No to 3 miesiące i załatwione. Tak jest. Dziękuję bardzo. Proszę trzymać kciuki. Dziękuję bardzo. Krzysztof Krzyżanowski, miesięcznik Odkrywca, miłośnik historii, autor książek o Dolnym Śląsku. Dziękuję bardzo. Był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo. Tomasz Kojnowski. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia.